Dos carateniat para ti. Medellín. To tu zatrzymałem się na kolejny tydzień mojej podróży po Kolumbii. Miasto, które dawniej przyprawiało ociarki na plecach najodważniejszych. Mnie osobiście, jak i pewnie większości z was, miasto to było znane tylko z serialu Narcos i kojarzyło mi się z kartelami narkotykowymi i Pablo Escobarem. O samym Pablo Kolumbijczycy nie lubią rozmawiać, więc ja nie będę rozwodził się na ten temat. Będąc jednak w Medellin, nie trudno natknąć się na jego spuściznę i dostrzec skutki jego działalności w całym mieście. Jak to miasto się zmieniło, niech opiszą tylko dwie daty z historii Medellin. Rok 1991 i ranking, w którym Medellin zostało okrzyknięte najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie. Rok 2013. Medellin zostało uznane za najbardziej innowacyjne miasto na świecie. Cześć, witam was z Medellin. Dzisiaj jestem drugi już dzień tutaj. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo trochę się tak ogarniałem, zrobiłem sobie pranie i połaziłem na razie bez aparatu po mieście, zobaczyć jak to wygląda. Dzisiaj idę do historycznej dzielnicy miasta, czyli można powiedzieć do centrum Medellin. Dzisiaj mam się spotkać z Polakami tam, więc później może wam powiem, z kim się spotkałem. Jak na razie Medellin bardzo mi się podoba, ta część, w której się zatrzymałem, jest bardzo ładna. Mówię, że taka bogatsza trochę dzielnica, dużo sklepów, restauracji, kawiarni, wieżowców, biurowców, więc na razie bardzo spoko jest. Pogoda wczoraj była bardzo dobra, gorąco, słonecznie. Dzisiaj jest pochmurno, ale też jest ciepło, parno. Jak na razie nie pada, więc mam nadzieję, że w ogóle nie będzie padać. To co, na razie tyle. Idę sobie, mam jakieś 5 km. Chciałem się przejść, zobaczyć jak wygląda okolica. Za mną kolejna galeria handlowa. Jest ich tutaj bardzo dużo. Durante toda la tarde hasta las 7 de la noche. Historyczna dzielnica Medellin, gdzie jest, to są pewne zabytki. Dzielnica ta jest zdecydowanie biedniejsza. Jest tutaj dużo bezdomnych. Dużo osób śpi po prostu na chodnikach. Jestem trochę w spokojniejszej dzielnicy, wyszedłem trochę z centrum, więc mogę coś nagrać. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj pierwszy raz jechałem taką komunikacją miejską tutaj w Medellin. Mają metro, możecie zobaczyć jak ono wygląda. Też w katedrze, tutaj w Medellin, na mszy, też możecie zobaczyć jak ona wygląda. Teraz idę sobie kupić bilet na dworzec na czwartek z Medellin do Cartageny na autobus nocny. Z tego co widziałem już jest na tą godzinę jest trochę mało już miejsc, więc zobaczymy jak będzie.
gdzieś po lewej stronie jest moje mieszkanie. Ten pociąg, który jedzie, to jest właśnie metro w Medellin. Za mną, przede mną na wzgórzach są biedniejsze dzielnice Medellin. Medellin jest położony w takiej nietce między górami. Na wzgórze są biedniejsze dzielnice, tam jest między innymi komuna 13, do której pójdę na wycieczkę. Jestem właśnie w ogrodzie botanicznym w Medellin. Jest tutaj bardzo dużo osób, jest dzisiaj niedziela, więc bardzo dużo Kolumbijczyków spędza tutaj dzień. Po lewej stronie to ogród botaniczny. A teraz idę do muzeum, czyli na cmentarz muzeum. Coś takiego. Zobaczymy, co to jest. Jestem właśnie na cmentarzu, który nie do końca przypomina te, które są w Polsce. Są tutaj duże, wysokie ściany, na których są tabliczki, takie nagrobki. Są też takie większe nagrobki, pewnie tutaj jacyś bardziej bogatsi ludzie, czy jakieś grobowce całych rodzin. Wszystko, co widzicie, takie małe tabliczki, to są nagrobki. Są starsze, ale też są nowsze. Cmentarz tak jest piętro, można powiedzieć. Jest naprawdę ogromny. Jest to muzeum cmentarne. Robi wrażenie, naprawdę. Serenata de amor. La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal. Największe wrażenie robi to, że jest tam niewyobrażalnie dużo młodych osób pochowanych. Między 20 a 30 lat, co pokazuje, że te trudne czasy, które tutaj były, przez to naprawdę bardzo dużo osób straciło życie. Jeśli się to wszystko zobaczy, to naprawdę robi to niezwykłe wrażenie, że aż tyle osób młodych straciło tutaj właśnie życie przez, głównie przez narkotyki. Prowadzi nad drogą i do jeszcze do tej historycznej dzielnicy na plac Botero, czy gdzieś tam w okolicach. Jeszcze się chwilę pokręcę, póki jeszcze jest jasno. Plaza Botero to główny plac w Medellin, o którym często mieszkańcy mówią niepochlebnie. Okolica ta jest pełna niebezpiecznych typów, bezdomnych i prostytucji. Na placu znajdziemy jednak trochę kultury w postaci 23 rzeźb o charakterystycznych, obfitych ciałach znanego na całym świecie Fernanda Botero, pochodzącego właśnie z tego miasta.
6. Dzisiaj miałem zamiar pójść na wycieczkę ze Free Walking Tour po historycznej dzielnicy Medellin. Jednak nikogo na punkcie spotkania nie spotkałem, ale znalazłem w internecie taki krótki opis, gdzie właśnie ten Free Walking Tour chodzi. I sam sobie pójdę tymi samymi miejscami. Może w internecie poszukam jakichś ciekawych informacji o tych miejscach, które właśnie będę widział, więc myślę, że nic straconego. Teraz zaczynam od dzielnicy takiej urzędowej, gdzie są właśnie budynki urzędowe, więc zaraz wam wszystko pokażę. Pomnik, który widzicie za mną, to pomnik przedstawiający historię tego regionu. Cuando quedó viudo Toño, le quedó un hijo varón, con un madroño muy grande y bastante. Jestem teraz na dworcu kolejowym, który został wybudowany przy pierwszej linii kolejowej w Kolumbii. Praktycznie obecnie kolej w Kolumbii nie istnieje, głównie porusza się właśnie drogami. La muchacha Satoñilas, todas lo quieren tocar y lo llaman con dulzura. Toñilas, ven pues para acá. Ay, te doy una cosa. Ay, así dice Estela. Ay, Juana y Carmen Rosa. W kolejny dzień wybrałem się na wycieczkę do komuny 13. W przeszłości dzielnicę tę podobały sobie kolumbijskie partyzantki oraz kartele narkotykowe. Nie podobało się to ówczesnej władzy i w październiku 2002 roku przeprowadzona została krwawa akcja pacyfikacyjna przez wojsko i policję, która miała być wymierzona w gangi i podnieść bezpieczeństwo. Historia potoczyła się jednak inaczej, bo jeszcze w 2010 roku dokonywano tutaj częstych morderstw i działało na tym terenie ponad 20 gangów. Dla wielu ubogich Kolumbijczyków przystąpienie do takiego gangu było jednak jedynym sposobem na zarobek. Komuna 13 jest obecnie jednym z symboli przemiany miasta. Głównym ułatwieniem dla mieszkańców oraz atrakcją tej dzielnicy jest otwarty w 2011 roku zewnętrzny system schodów ruchomych o wysokości 28-piętrowego budynku. Wokół znajdziemy kilka barów, sklepów oraz wszechobecne piękne murale, a przede wszystkim cudowne widoki na miasto. Jak tak naprawdę obecnie żyje się tutaj mieszkańcom, tego nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że coraz lepiej. Tyle z Medellin. Nie rozstajemy się jeszcze jednak z tym regionem, ponieważ w kolejnym odcinku zabiorę Was na wycieczkę do kolorowego miasteczka Guadapé i na zachwycającą skałę o tej samej nazwie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, a jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnego odcinka, zasubskrybuj ten kanał. Dzięki i do zobaczenia.